Mija tydzień od tragicznego pożaru, do jakiego doszło w miejscowości Jemiliste w gminie Filipów. Z płonącego budynku wydostała się cała 8-osobowa rodzina, jednak los dwójki dzieci i ich matki znalazł tragiczny finał. 35-letnia kobieta, jedno z 3-letnich bliźniąt i 7-letnia dziewczynka zmarły. Ojciec rodziny i drugie z bliźniaków w stanie ciężkim przebywają w szpitalach. Pozostała dwójka dzieci oraz ich dziadek są w lepszym stanie. Zarówno gmina Filipów, jak i jej mieszkańcy pomagają pogorzelcom, jednak mają ograniczone możliwości. Dlatego wójt gminy Filipów uruchomił specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na rzecz tragicznie doświadczonej rodziny. Jego numer można znaleźć na stronie internetowej gminy Filipów, stronie internetowej telewizji Suwałki, na naszym Facebooku. Na powrót do zdrowia ojca rodziny i drugiego z 3-latków czekają dziadek oraz dwaj nastoletni bracia, chłopcy, którzy pomagali rodzeństwu i rodzicom wydostać się z płonącego domu.